Skąd bierzecie inspirację do pisania swoich notek na blogu? A to tak notki to ja, to moja specjalność. Wiesz co, bierzemy no coś, bo jest życie. Ostatnio pisałam o tym, że siedziałyśmy sobie w restauracji i byłyśmy świadkami ciekawej rozmowy o tym, jak to kobieta wychowała swojego pana. Chłopaka, pouczając go, mówiąc mu, wytrzyj się, kochanie, nie tak, postaw, to zamów. I wiesz, to są takie śmieszne rzeczy, które się dzieją dookoła nas, no i w jakiś sposób staramy się to ludziom pokazać i też zauważyłyśmy, że ludzie lubią o tym czytać. Niby wszyscy to wiemy, ale jak ktoś nam to pokaże na papierze, to chętnie o tym pomyślimy. Wasze stylizacje bardzo są dopasowane do tych notek właśnie na blogu, które rzucacie. Taka jak była skocznia, bo jednak troszkę się tam czyta tą historię, no. I potem są te zdjęcia. Właśnie chciało się stworzyć coś lekkiego. Chciałyśmy, żeby ten vlog nie był taki napompowany, patrzcie na nas, my jesteśmy modowe i my wam wyznaczamy trendy, bo takie jest i nigdy nie będzie. My mamy jakiś swój styl i są ludzie, którym to się podoba i to jest fajne. I o to nam właśnie chodziło. Ja nie lubię takiego dopisywania filozofii do kawałka materiału. Tak, bo... karmazynowe spodnie zestawiłam z delikatną koszulą, co tworzy stylizację, bla bla. Ja tego nie czytam, nie lubię, śmieszy mnie to. I gdybym ja wiesz co, nieraz miałyśmy taką sytuację, dobra, napiszmy coś o tej stylizacji, nie mogłam z siebie nic wydusić. To lepsze, mam buty czarne, przecież wszyscy widzą, że mam buty czarne. Skąd czerpiecie inspirację pod swoje stylizacje? Wiesz co, jest parę profili na Instagramie, które chętnie obserwujemy. Zagraniczne przede wszystkim. I jest masa dziewczyn, które nas bardzo inspirują, ich styl. No i nie powiem, wiele rzeczy podpatrujemy, zresztą chyba jak wszyscy. Pokazów mody jakoś nie śledzę, nie, ale ulica dzień codzienny bardzo może zainspirować. Też staramy się w miarę możliwości podróżować, no i inną kulturą jakoś można się natchnąć. Tak, na wakacje, jak zdjęcia. W Grecji, tak. To jest tak, żeby po prostu budzić się rano i nie wiem, oglądać Instagram albo tam jakieś fotki, które sobie zapisałyście wcześniej, czy po prostu macie jakąś wenę, mówicie, dobra, to ubieram, a potem, o, ta dziewczyna jest podobnie ubrana, albo... Czasami same kombinuję, właściwie często to się zdarza. I jestem potem miło zaskoczona, gdy widzę, że inna osoba wpadła na ten sam pomysł, co ja. Mówię, kurczę, nawet jestem taka twórcza. Ja uważam, że ze stylem to jest tak, albo to czujesz, albo tego nie czujesz. I owszem, można się tego nauczyć, wyuczyć, pomóc komuś, podpowiedzieć, ale każdy z nas ma w sobie taki charakter stylu, wiesz o co chodzi, że mimo wszystko moda się zmienia, ale ten swój indywidualny styl gdzieś tam przemycasz. Miałyśmy właśnie taką sytuację, że stylizowałyśmy pewną dziewczynę i kupiłyśmy jej, znaczy pomogłyśmy jej wybrać elementy garderoby, tam z 10. I potem ona mówi, dobra, to ja pójdę się przebrać. Przyszła w tych ubraniach, które razem kupowałyśmy, ja na to spojrzałam, mówię, w życiu bym tego tak nie połączyła. Nie, to nieważne, czy to było dobre, czy złe, no mi się nie podobało, ale to był jej styl. W ogóle zupełnie inaczej to zestawiła, niż ja miałam w głowie, kupując i wybierając te ubrania dla niej. No, po prostu tak jest. Kupujecie przez internet, czy może chodzicie po centrach handlowych? Ja lubię chodzić do sklepów jednak, lubię dotknąć ubrania, przymierzyć, zobaczyć, jak jest wykonane. No, jeszcze jakoś nie ufam do końca internetowi, chociaż sklepy internetowe mają ciekawszą ofertę często, więc ciężko się zdecydować. A nie boicie się, że na przykład będzie się powtarzać coś na ulicy? Nie, wiesz co, jedną rzecz może założyć 10 osób, każda będzie wyglądała inaczej. Dużo też robi wizaż, wyraz twarzy, włosy. Jak to nosisz, jak to zestawisz.